Siemandero! Dzisiaj wybrałem się pod kolejny most. Jest ze mną Daniel, który ma również kanał na YouTubie. Linki do jego kanału zostawię w opisie filmu. Także przywitajmy się z Danielem. Cześć. Siema Daniel. Siema. Co dzisiaj masz za magnes ze sobą? Taki mały, 80 kg. Dobra, zaraz zobaczymy, jak ten jego 80-kilowy wyciąga coś z wody. Jest dużo kamieni. Z tamtej strony gdzieś. Kapsel. Też kapsel? Kapsel, blaszka, żubr. Blaszki. To jest chyba kawałek klucza. Kawałki metalu. No właśnie nie wiem, bo tam gdzieś plaża jakieś, nie? Tam coś widziałem, jak spojrzysz, to zobaczysz. Będziesz widział. Śruba jest w wodzie. Tu nawet widzę monetę. Albo kapsel. Tu pode mną jest moneta. Nie zapałaś. Pewnie nie jest metalowa. Tu jest nawet monetka. W wodzie widać ją. 5 groszy może być. Albo 2 grosze. Bardzo śrubę? Taką ładną, nie? O. Daniel wyciągnął kawałek śruby. Tu jest, widzisz? Chodź, pokażę ci, wskażę ci. W tym miejscu. O, tu. Nie, może nie jest metalowa, nie łapie. Może jest jakiegoś innego stopu. Tu łapę tam sadził, to by ją wyciągnął. Tam butelka. To jest właśnie to, że on tak. Puszek aluminiowych nie łapie, no bo aluminium nie łapie na magnes. W ogóle korzystam z linki 15-metrowej. Jest nieprzemakalna, to jest linka stworzona do żeglarstwa, nie wiem, tak mi powiedziano w sklepie. Jest już zakończona, bardzo ładnie jest obszyta. Będzie kolejny kapsel. Ping. Tu będzie kapsel. Ping. Mam już 2 kapselki. Tak jest, 2 kapsle. O, trzylistna koniczyna i
Summersby. Nic specjalnego. Zobaczmy tam. Widać, że oczyszczone jest po tego mostu. Miałem zmienić. O, jaka zdobycz, harpun. Kawałek drutu. Patrzmy, może coś się trafi ciekawego. No tu patyk. Ale coś mam, coś ciągnę. O, kawałek rudy metalu albo jakiś opiłków metalowych. Tak, kawałek blachy. Kamień jakiś namagnesowany. To są chyba diody spowalnicze. Drut. Namagnesowany magnes. Kawałek. Kapsla perła tu przy brzegu. Interesuje mnie ta monetka, którą tutaj widzę. Zaraz się pochylę i ją ci wyciągnę. Gdzie ona była? Tam jest monetka. Schyliłem się po tą monetkę i wyciągnąłem 20 groszy. Może dobrze, że Daniel mnie przytrzymał. No niestety nie nagrałem tego, ale następnym razem będzie coś ekstremalnego, to wam pokażę. Ale się schyliłem i wyciągnąłem monetę z wody. 20 groszy. O, całkiem nowa nakrętka się trafiła. I 20 groszy. Ale się przy tym boliłem. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Jakby tak się poschylał, to by znalazł nie jedną monetkę. Tutaj by trzeba by z wykrywaczem przyjść. Jest płytko, tutaj można by wejść do tej wody. Zobaczmy, co się trafi. No, spoko koleś nawet się nie burzyli, że ten, że nie straszymy ryby. Aj. W każdym razie trzeba sprawdzać magnes, czy się nie odkręcił. Miałem taki ten. Już go kiedyś zgubiłem. No ja już go kiedyś zgubiłem w wodzie, nie? Ale udało mi się go odnaleźć na szczęście. Fart początkującego. Zobaczcie, ile drutu wyciągnąłem i mam kawałek śruby. I mamy śrubę. Dwie nawet. Takiej wielkości. To będzie lepiej widać, bo to jest lepszy ten. Lepsze światło. Śruba. Mnóstwo takich małych gwoździków. Jakieś namagnesowane coś. O! Patrzcie, blaszka od jakiegoś haczyka. Ktoś wie, co to jeszcze może być? Niech da znać. Ja to zabieram ze sobą, bo to jest jakieś ciekawe. Taka śruba wpadła. Nie głupia. Kolejna do kolekcji z ciężkich metali i kawałek pręta. O, będę wyciągnął znowu jakiś kawałek metalu. Śruba albo wkręt, ale ja mam coś takiego. Rock and roll. Zobacz. Co to jest? To też jakiś kamień namagnesowany albo kawałek metalu. I gwoździa mam. Znowu kawałek kamienia. Blaszek, pełno blaszek. Pełno drucików. Dobra, zobaczmy, co jeszcze ciekawego będzie. Oj, za wysoko. Prawie bym złapał sobie pręta na górze. No bo coś złapałem. Idę na światło wam pokazać.
śruba, drut, mega duży wkręt, gwóźdź i blaszka jakaś, trudno powiedzieć, i masa takich drucików małych, których będę musiał ściągnąć. Co? O, na nie tylko wkręty wyciągę. Dobra, rzucimy jeszcze tam. O, coś złapałem. Patyk się złapał. Można złapać patyk na magnes? Można. Zobaczcie, co mam. Patrzmy na świetle dziennym. To mi się trafiło. Dobra, więc tak. Mam kapsel. A pod kapselem jest napisane... Drop żubry. Był jakiś chyba konkurs, nie? Drop żubry. Okej. Mam. O, nie uwierzycie. Mam. Blaszkę. Taką konkretną. I mam. Nabój. Kolcok. No. Zobaczcie. Piękne znalezisko. Piękne. Nabój znalazłem. Wow. Ładnie, ładnie. Także zaraz pogrzebiemy jeszcze. Może jeszcze coś ciekawego się trafi. Będzie znalazł coś ciekawego. To wydaje mi się, że to jest jakiś korek. Bo tu jest szkło. Nie, tu jest szkło potłuczone. To mogło być jakiś korek. Przed chwilą wyciągnąłem taki pręt, wkręt i kawałek kapsla. Daniel też tam wyciągnął jakiś zwłoki. Złapał suwak jakiś. Kawałek siatki. Pręcik. Wkręcik. No. I resztka perły. I masę drutów. No, masę drutów. A więc tak, podsumowanie z dzisiejszego dnia. U mnie parę prętów, trochę śrub, wkrętów i kapsli. Najciekawsza znajdka według mnie to ten, może pokażę na światło, to ten kolcok, może będzie widać, to ten kolcok. Coś, co wygląda jak moneta, ale muszę to rozszyfrować. 20 groszy i blaszka. Podejrzewam, że od jakiegoś haczyka, może jakieś kotwiczki. Nie wiem, sprawdzę sobie. Jeszcze to na tą moją krowę. A Daniel, o, Daniel pokaże swój magnes. A Daniel trochę grubych rzeczy, trochę kapsli, sporo wkrętów, drutów, prętów, kapsli różnego rodzaju, ale głównie to żubry, Summersby, warka, perła, jakiś kurmuran, jeszcze jakiś kapsel starej daty, myśleliśmy, że to guzik, ale to jednak kapsel. No i on ma taki malutki magnesik, pokaż nam swój magnesik. O, taka mała bździągwa, a tyle rzeczy. Także ja mam duży, on ma mały i może więcej. Tak, jeśli wam się podoba materiał, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie coś od siebie dodać, piszcie w komentarzach na dole. Jeżeli chcecie zobaczyć, co robi Daniel na swoim YouTubie, w opisie filmu znajdziecie linki do jego kanałów. No i ja się z wami żegnam. Strzałeczka, cześć.